Panie i panowie, przed państwem Jerzy Antkowiak. Kłaniamy się bardzo nisko, panie Jerzy. Elżbieta Grabacz-Kopniak, modelka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Osoliński, projektant, pomysłodawca, producent i drugi reżyser filmu A jak Antkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, ale chyba pierwszy raz mi w waszym studiu głos zabiera. Czy wzruszyłeś się? Tak, no jest to taki projekt, który równo 31 lat temu, wczoraj minęła ta data, poznałem Jerzego w Katowicach i tak ta moja droga zawodowa się rozpoczęła. I gdyby wówczas mi ktoś powiedział, że po 31 latach spotkam się z nim tu u was dzisiaj i wyprodukuję film dokumentalny o Jerzym, to bym powiedział, że ktoś jest szalony. Pani... Nie ma w życiu przypadków. Nie ma w życiu Panie przypadków. Jerzy, gdyby mógł pan powiedzieć komuś, kto nie ma pojęcia, czym była moda polska, jak można to opisać w kilku zdaniach? Co to właściwie była ta moda polska? Jak ważnym... Co to było za przedsięwzięcie? Jak ważne to było przedsięwzięcie? No, przede wszystkim moda polska ciągle komuś przeszkadzała. To, no, kraj był taki, jaki był. Pani Jadwiga Grabowska, która jest założycielką, była założycielką, staram się przytrzymać w pamięci tych, którzy w szafach jeszcze trzymają ubiory mody polskiej, że modę polską założyła Jadwiga Grabowska tylko dlatego, żeby Polki mogły się ubierać trochę lepiej niż realizm socjalistyczny na to pozwalał. To nawet szkoda tych nazw z tamtego okresu. Moda polska była taką placówką, że ona musiała się rozlecieć po PRL-u, bo była takim łatwym kąskiem do zarządzania, pozornie łatwym, dla wszystkich, którzy się znają na modzie, tak jak się wszyscy znają na zdrowiu i niezdrowiu, lekarzach i nie lekarzach. A jak się rozpadło, to pan wszystkie rzeczy wykupił, u siebie w piwnicy pochował, to prawda? No, wykupiłem, to wykupili właściwie ci, którzy mi pożyczyli pieniądze na to, bo jak poszedłem do syndyków, no syndycy, to w ogóle nikt, młodzież nie wie co to, ale nie wspominajmy tego. Powiedzieli mi tak, pan nie ma takich pieniędzy, żeby pan mógł to kupić. Ja mówię, ja nie, ale moi przyjaciele mają. No pasjonaci mody. No drakońskie, te do pojutrze wieczorem zabrać, gdzie wywieźć, pan zabiera, bo my to gdzieś na targowisko chcieli wywieźć. Ja dodam tylko, że dokładnie 9 lat temu w maju, będąc zaproszonym na 80. urodziny pana Jerzego, pan Jerzy zaprosił nas do tej mitycznej piwnicy, tego magazynu mody polskiej i w zasadzie wtedy się to wszystko zaczęło, zaczął kiełkować pomysł, aby jednak tą historię opowiedzieć, utrwalić dla potomnych. Zresztą w filmie dokumentalnym jest jedna scena, którą jedna z modelek, Kasia Duchateau, nagra telefonem komórkowym, jak my jesteśmy w tej piwnicy i tak naprawdę wtedy Małgosia Niemen powiedziała, ale z tym trzeba do muzeum. Mhm. I tak się szczęśliwie złożyło, że Aneta Dalbiak, dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, zaopiekowała się i przyjęła kolekcję Jerzego. Powstała wystawa w 2018 roku, której byłem kuratorem i producentem, opowiadająca całą tą historię mody polskiej, wszystkich projektantów, bo to nie tylko był Jerzy, cudownych modelek, no zresztą Ela Grabacz, która dzisiaj z nami jest, pamiętam taki moment, kiedy Kasia Butoft mówi, słuchaj, musisz koniecznie poznać Elę. I siedziałem w bistro jednym w Warszawie, czekałem na panie i tak się zastanawiałem, która to kobieta, która idzie ulicą, będzie Elą. I nagle wchodzi Ela i ja o nie miałem i to jest Eluta. No jeżeli pani Ela właśnie tak weszła i tak pani zobaczyłeś. Ela jest naszym skarbem. Elunia była absolutną top modelką lat 60., 70. 60, pani Elżbieta, to była pierwsza praca w zawodzie modelki, ta moda polska? Zaczęłam w innych małych instytucjach, potem się znalazłam w modzie polskiej. Moja przygoda zaczęła się w 63 roku, gdzie byłam bardzo młodziutka, miałam 18 lat i jak zobaczyłam te wszystkie modelki prawdziwe, które już były w modzie,
to się poczułam taka, takim kopciuszkiem. Była Teresa Tuszyńska, była Grażyna Muszyńska, aktorki filmowe, a ja tam taka niedoświadczona jeszcze. Aż pani wystrzeliła, gdzie pani zaczęła podbijać cały świat, Paryż, no moda... i potem zaczęło się to rozkręcać. Ale to właśnie Moda Polska stworzyła takie warunki, prawda? Dała te najlepsze podstawy do tego, żeby się rozwijać. Nauczyła mnie chodzić Moda Polska, nauczyła mnie się ubierać i potem zaczęłam pracować. A to były takie specjalne pokazy także dla tych krajów ze wschodu. Trzeba wiedzieć jedną... Właśnie tak, jedną rzecz, bo z tego, co gdzieś wyczytałem, to nawet żona Tito, specjalny pokaz został zrobiony dla żony Tito, czyli przywódcy Jugosławii, dawnej Jugosławii. Ona przyjechała do Polski i ponoć zostało coś zorganizowanego. Moda Polska zaczęła właśnie, bo padło słowo rzemieślnicy. Grabolka się zakochała. Grabolka, tak mówiliśmy pieszczotliwie o pani Jadwidze. Mówi, będziemy tylko jeździć do rzemieślników, bo oni mają dobre restauracje i tam się dobrze jadą. Czyli no dwa w jednym. Ale też pokazy były takim no, świętem jakimś. Myśmy głównie w Pałacu Kultury pokazywaliśmy. Ciągle cokolwiek by się chciało powiedzieć bez udziału tamtych czasów, to nagle wyskakuje nazwisko. Najbardziej akustyczną i najlepszą salą dla tych, którzy nas filmowali, dźwięk, była sala imienia... Boże kochany, zapomniałem. Feliksa Dzierżyńskiego. Jednak nie zapomniał pan. To jest przerażające te porównania. Ale też Moda Polska trafiła pod strzechy. Dzięki pani Jadwidze, bo tam się śmieje, że restauracje. Ale naprawdę do rzemieślników jeździliśmy, bo moda to jest również rzemiosło. To jest właśnie ta niesłychana... umiejętność wykończenia, wykonania. Pospołu z nami, projektantami, często niesfornymi dziećmi mody. Ja chciałbym tylko powiedzieć jeszcze... Są krawcy i krawcowe. No. Chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pomogli przy tym filmie. Ania Więckowska, reżyserka, cała cudowna rodzina Modopolska, która wspierała mnie przez te wiele lat przy tworzeniu tego projektu. No i w zasadzie wypada mi tylko powiedzieć jedno. Zapraszamy do Kinogramu. Będzie kilka pokazów tego filmu w przyszłym tygodniu. Fabryka Norblina. Przygoda życia absolutna dla mnie jako projektanta. Możliwość przejrzenia całych archiwów Mody Polskiej. Poznanie niesamowitych ludzi. I cieszę się, że jestem dzisiaj z wami tutaj, że Jerzy będzie z nami na premierze, Ela. Jeszcze paru fantastycznych gości w poniedziałek spotkamy. Ty, Tomku, chciałeś ocalić od zapomnienia to dziedzictwo Polski. Była część tego dziedzictwa Polski. I za to dziękujemy. Za to, że jesteście państwo razem bardzo z nami tutaj dziękujemy. Dzisiaj. Także, to był ogromny zaszczyt, tak ogromna przyjemność. Dziękuję. Zapraszamy do kina.